Czy jest szansa na powrót do gazu łupkowego? Słaba. Słaba ze względu na nieopłacalność tego procesu w Polsce. To jest, ktoś to kiedyś tak barwnie porównał do wydobywania, no może to jest przesadne porównanie, ale bardzo przemawiają do wyobraźni, do odzyskiwania złota z powietrza. No jest złoto w powietrzu, oczywiście się w bardzo małej zawartości, ale jest. I gdyby się uprzeć, że się chce koniecznie z powietrza wydobywać złoto, to się da. Tylko że nakład inwestycji i starań byłby taki, że to złoto byłoby warte pewnie 9-10 razy w kosztach. 10 razy tyle, ile kosztuje jubilera, więc to oczywiście nikt tego nie zrobi. Więc to jest podobna sytuacja. Wiemy, że jest gaz w łupkach, zarówno w łupkach syluskich, jak i ordowickich, bo to jest, to się zawsze utożsamiało z gazem łupkowym. Natomiast wydobycie go jest na razie nieopłacalne, jeżeli metody się nie posuną, metody wydobycze nie posuną się w kierunku efektywności bardziej, to na razie należy to uznać za pieśń dalekiej przyszłości, jeśli w ogóle. Natomiast, to też powtórzę, co już mówiłem wcześniej, tryumfy święci sama metoda hydraulicznego szczelinowania, którą się stosuje do wydobywania gazu z łupków, na przykład w Stanach, albo w Australii, albo w Chinach. My stosujemy tę metodę, co prawda nie do łupków, ale w innych skałach. Szczelinujemy węgiel, ten, o którym mówiłem na koncesji Międzyrzecza na Śląsku koło Pszczyny. Szczelinujemy też miocem niekonwencjonalny na Podkarpaciu. I metoda rzeczywiście poprawia zdolności produkcyjne, poprawia produkcję, zwiększa produkcję, dlatego że skała zeszczelinowana łatwiej pozbywa się zawartego w niej metanu niż skała lita, nie zeszczelinowana, niepokruszona. To bardzo logiczne i przemawia to każdemu, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, do wyobraźni, do świadomości. Natomiast środowiska, w których można stosować szczelinowanie hydrauliczne, są bardzo różne. To nie muszą być koniecznie skały łupkowe. My stosujemy szczelinowania w skałach piaskowcowych, czyli w skałach grubszych frakcji, oczywiście w skałach osadowych i, jak powiedziałem, nawet w skałach węgla, czyli lepiej powiedzieć nie samego węgla, tylko serii węglowych, bo w seriach węglowych węgiel jest przeławicony, przeplata się z warstwami mułowców, piaskowców i różnego typu skał klastycznych i te serie też się udaje z powodzeniem szczelinować i odzyskiwać stamtąd metan, zresztą z bardzo dobrym skutkiem ekonomicznym. A czy ma pan plany akwizycyjne? Oczywiście. A jakie? Cały czas. Nie, nie. Tam, gdzie mamy prawdziwe plany akwizycyjne, które doszły do etapu negocjacji, bo mamy takie plany zarówno na świecie, jak i w Polsce, bardziej na świecie zresztą niż w Polsce. W Polsce jesteśmy posiadaczami czy dysponentami mnóstwa koncesji i nie potrzebujemy żadnych akwizycji specjalnie. Natomiast na świecie tak, ale kiedy dochodzimy do etapu negocjacji, to wtedy bez zgody partnerów nie ujawniamy żadnych ani kierunku, ani... Właśnie, ani chociaż chciałam zapytać o kierunek. Cały czas jesteśmy zainteresowani, i to mogę mówić bez żadnych ograniczeń, jesteśmy zainteresowani koncesjami na Morzu Północnym. No to jest kawałek naszej strategii, o której pani redaktor i państwo pewnie wiecie. Budowany w tej chwili, czy planowany, to jeszcze nie budowany, rurociąg Baltic Pipe, który nas połączyć ma ze złożami norweskimi, złoża norweskie z naszym wybrzeżem, chcemy napełnić możliwie własnym gazem z własnych koncesji norweskich. Mówimy na nie norweski, chociaż to nie jest ścisła nazwa. I ten wolumen, który chcemy mieć na Morzu Północnym produkcji, to 2,5 miliarda rocznie. I z takim wolumenem chcemy własnego gazu, chcemy go wpuścić do gazociągu Baltic Pipe, który ma być gotowy na koniec 2022 roku.